Yo no hablo italiano, yo hablo español. Este es italiano, Natalia. Wezmę ci kawę, tak. No. Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka i witam was ponownie na moim kanale. Kiedy wy to oglądacie, ja jestem w Nowym Jorku, więc czekajcie na filmy stamtąd. A jeśli chodzi o dzisiejszy film, to ja jestem bardzo podekscytowana. Ludzie wokół mnie, kiedy im powiedziałam, co nagrywam, już nie za bardzo. W każdym razie... Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, oprócz języka polskiego obsługuję się oczywiście angielskim i hiszpańskim. I właśnie w dzisiejszym filmie będę mówić przez cały dzień po hiszpańsku. Nie macie pojęcia, jak ja sama jestem zestresowana tym filmem, dlatego że z pewnością popełnię mnóstwo błędów, bo ja hiszpańskiego uczę się dopiero półtorej roku, z czego przez ostatnie 4 miesiące nie miałam w ogóle lekcji, ponieważ... Nie miałam czasu. W każdym razie specjalne pozdrowienia dla mojego nauczyciela hiszpańskiego Bruno Buziaki Besosi. No chyba po prostu zaczynamy. Mam. Przepraszam wszystkich miłośników hiszpańskiego i hiszpańskojęzyczne osoby za to, że popełnię dzisiaj błędy. Z pewnością będzie ich wiele, więc nie czepiajcie się, ja się dopiero uczę. I w dodatku hiszpański to jest język, w którym mówię najmniej, umiem go najmniej, więc be nice. Zaczynamy, vamos. Sylwia z przyszłości, zapomniałam wam powiedzieć, że napisy są na ekranie, więc nie stresujcie się, możecie oglądać bez problemu. Estoy aquí con mi amiga y mi asistente Natalia y estamos en Arcadia. Ahora Natalia no me gusta porque ella no habla español de nada y tiene que estar conmigo todo el día. ¿Estás feliz? Mnie generalnie podoba być, że... Sí! Ok. Natalia. Tenemos que voy a tener café. Okay. Y yo quiero café latte con leche sin lactosa. Okay. Y con caramel, okay. Pero frío. Okay. No problema. Quiero que pagar con tarjeta. De zapas. Teraz nie mam pojęcia, co chodzi, ale niech będzie. Quiero que pagar. Po prostu kupię ci bułkę. Quiero que pagar con tarjeta de Starbucks. ¿Sabes qué es? Para María. Okay. Puedo que comprarte. Naprawdę, to jest mój koszmar, co ty mi teraz robisz. Koszmar. No quieres nada? No tengo mucho caramela en mi café. Zamówiłam ci przynajmniej coś. Sí, pero no tengo caramel. Ciesz się, że nie zamówiłam ci z wanilią. Natalia, vamos a MediaMarkt. Vamos a la playa. Porque tengo que comprar un regalo para mi sobrino. Gdzie on podkurza? Tengo que comprar tres cosas. Primero, regalo para mi sobrino. Sí. Segundo es la tarjeta de memoria para mi cámara. Sí. Y tres es... No sé qué puerto, pero no sé seguro. Para Nueva York. Sí. ¿De dónde son los veres? No, tak. Z innego państwa na inny, tak? Tak. Działa akcesoria przy samych kasach. Jak są kawy, to jest kostowami do zakupami. Okej. Gracias. Este para fin, ¿ok? Porque es cerca de casa. Ahora regalo, ver. ¿Sabes qué es ver? Ver es de tiempo, ¿sabes qué es? Tiempo. Ver. No. ¿Tiempo meter? ¿Termómetro? No, tiempo. ¿Tiempo meter? Hora. Ver es. ¿Zegarek? Sí. ¿Zegarek? Ver es. Para regalo. Przecież ty masz zegarek. Sí, pero no es para mí. Regalo. Para comunión. Ah, że na komunię? Tu masz el ver. Sí, para dos días. Tengo todo que quería que tener. Y ahora, ¿qué quieres hacer, Natalia? ¿Qué quieres hacer hoy? I want to go home. Podemos que voy a comida, podemos que voy a parque. ¿Qué es tu mejor sueño? Yo voy a darte todo que te quieras. Ja nie jestem w stanie cię odpowiedzieć na to pytanie. No quieres nada? Okej. By zapytałaś. To jednak bym chciała. No pues, ahora. Ahora vamos a ver si mi perro, Pirat, puede hablar español. ¿Puedes? Sí. Ok, vamos a ver si entendré. Sentarse, acostarse. Bravo. Rotación. Habla. Bravo. Darme una pata. Nariz. ¡Bravo! ¡Él sabe! ¡Pero es genio! Estás genial, ¿sabes? Aquí estamos en McDonald's y tenemos que tener algo a comer. Yo quiero patatas fritas. ¿Patatas fritas? Sí. Dos. Uno. Dos. Dzień dobry. Ja poproszę dwa razy duże frytki. Patatas fritas. Z sosem tym śmietanowym. Też dwa razy. Też dwa razy sos. Kole. Gracias, Natalia.
No problemu. Jakby nie wiedziała, że zamawia za każdym razem to samo, to totalnie... Patatas fritas, no to jest, jakie są patatas. No dobra, fritas? No może fritas, okej. Okej. Llegué a casa y ahora tengo tiempo libre. Y quiero que tener un Q&A. Wielka pregunta, que son mis planes para hoy y obvio que yo grabo este video, sí. ¿Qué es mi favorito verdura? Tomate. Claro que tomate. Mate, pizza, margarita, todos los tomates, ketchup. Si no te gustas tomates, tú eres raro. Ok, ahora estoy en serio muy muy aburrido. Voy a llamar a mi amigo Dominik Rupiński. ¿Te sabes Dominik Rupiński? Claro que sí. Hola Dominik, ¿cómo estás? Sylwia, moja droga kochana. Bardzo cię lubię, ale dzisiaj z tobą nie będę rozmawiać. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Kurde. Voy. No. ¿Quieres que voy? I'm here. ¿Quieres que voy conmigo para no sé cena? Ya bla, tak, no. Natka, weź, bo ty może umiesz, weź przetłumacz, czy idziecie na kawę do Starbucksa? Fui. Czy kafe. Idziemy na kawę do Starbucksa, to jakby to samo, to tak to samo wygląda, wiesz? A czy myśmy już były? Myśmy już były, ale czy na przykład... Pero podemos. Idziemy z nimi gdzieś? Na kawę teraz? Podemos. A diferente galeria, si? Podemos. Chyba chcę, bo nie jestem pewien. Nie wiem, podemos, nie wiem. Ja nie wiem, co to znaczy. Podemos, pinta. No właśnie wiem, kurna, no, czekaj, ja to przetłumaczę. O, tu jest ten opcja rozmowa. No, no voy a hablar ahora. Co wyszło? Pat, wyłączy mi to wszystko. Nie zamierzam teraz rozmawiać. Dobrze! Si, sí, que bueno! No, takie bueno. Kinder bueno nie mam. Czyli widzimy się. O! Tak. A o której? A qué hora? Właśnie. Hola! Te vlogas! Takie słowo istnieje. No! No! Niech segunda vez aquí en Starbucks hoy. Puedes que comprarme un bebida? Ona miała coś pytać? I weź, jak robisz pytanie, to zaakcentuj bardziej to, żeby było jako pytanie, a, bo ja nie wiem, proszę? Ja nie wiem, jakie jest pytanie. Puedes que comprarme una bebida? To jest pytanie chyba. Wezmę ci kawę, tak. No. Może hibiskus? Si, ja quiero hibiskus. Bo są tylko dwie opcje, które ona pije. Średnie, medium. Ciasto? No. Gracias. No i ja quiero pagar con tarjeta de Starbucks, ok? No. Natalia me odia, ahora. Yo no hablo italiano, yo hablo español. Este es italiano, Natalia. ¿Por qué? Basta. Fajne spodnie. Berszka są más baratos. Dobra, 10 zlotys. Dobra, idziemy stąd. Jezu, już po prostu się drżał. Braczyka. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están? Spoko, my też nie wiemy, co mówię. My przyzwyczajamy się. Qué bonito. Hola. Ahora es más tarde. Estoy aquí con mi chico Rafał. Vamos a ver. La película, sí. ¿Qué quieres ver? ¿Comedia romántica? No. ¿No? ¿Por qué no? No. ¿Comedia romántica es mejor? ¿Me amas? Sí. Ok, ahora es más tarde. Tenía que cambiar mi ropa para algo más cómodo. Y pienso que voy a ver una película o serie. ¿O series? Sí, yo voy a ver series. Go, viva tu manera en Netflix. Porque yo quiero que ver algo en español, sí. Y voy a ver Go. I antes go, yo voy a dormir y es todo para hoy. I to tyle, kochani, jeśli chodzi o mówienie po hiszpańsku w tym filmie. Już minęły ponad 24 godziny, odkąd zaczęłam nagrywać ten film. Jest kolejny dzień i... co mam wam powiedzieć? Przede wszystkim to była dla mnie wielka zabawa. Bardzo dobrze się bawiłam nagrywając ten film, bo mogłam sobie pożartować trochę też z moich znajomych, jak zresztą widzieliście w tym filmie. I naprawdę dawało mi to dużo radości. Takie, wiecie, wewnętrzne żarty. Sami ze sobą żartujecie, takie forever. Nie, tak poważnie, naprawdę poprawiło mi to nastrój. Mimo tego czasem było trudno. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ułatwiłam bardzo moim znajomym zadanie, jeśli chodzi o dziś, bo wybierałam rzeczy, które i tak robię, tak szczerze mówiąc, zazwyczaj. Więc Natalia przede wszystkim wiedziała, co dla mnie zamówić. Przede wszystkim dlatego, że zazwyczaj biorę po prostu to samo. Ale i tak było bardzo fajnie. Nie wiem, jak mi poszło z hiszpańskim. Mam nadzieję, że dobrze. Wiem, że z pewnością popełniłam jakieś błędy językowe, za które naprawdę przepraszam, ale zdarza się. I szczerze mówiąc, jak sobie tak pomyślę, to z tym moim hiszpańskim nie było aż tak źle, jak na to, że od 4 miesięcy nie miałam hiszpańskiego, tak swoją drogą. Naprawdę muszę zadzwonić w końcu do Bruno, żeby się do niej umówić. Pytanie dnia zróbmy takie, że dajcie znać koniecznie w komentarzu, jakiego języka obcego chcielibyście się nauczyć najbardziej. A jeśli znacie już hiszpański, to dajcie znać właśnie też, jak mi poszło. Mam nadzieję, że nie było źle. Na moim kanale jest już film, jak szybko nauczyć się języków obcych, więc jeśli chcecie, to macie do tego link w opisie, koniecznie sprawdźcie. A my, kochani, widzimy się w kolejnym filmie już za tydzień, w sobotę o 12:00, tak jak zawsze, więc do zobaczenia.